Łódzka specjalna strefa ekonomiczna ma już 16 lat. To całkiem niezły wynik. Operujemy przede wszystkim w centralnej Polsce, bo swoim zasięgiem obejmujemy województwo łódzkie, część Mazowsza i część Wielkopolski. Jesteśmy jedną z większych stref ekonomicznych w Polsce. To blisko 200 wydanych zezwoleń, 1200 hektarów terenów objętych statusem specjalnej strefy ekonomicznej. Po tych 16 latach śmiało można powiedzieć, że nie byłoby tych wyników, gdyby nie świetny zespół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zespół, który jest bardzo kompetentny i merytoryczny. A zespół jest niewielki, bo pracownicy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej to niespełna zespół 30-osobowy. To często ludzie, którzy pracują w strefie od samego początku, ale zmobilizowani do tego, żeby pozyskiwać inwestycje, bo to nasze główne zadanie, wydawać zezwolenia i budować bardzo pozytywny klimat gospodarczy w regionie łódzkim. To wszystko, co się dzieje w strefie, to oczywiście przede wszystkim pozyskiwanie inwestorów, ale po tych 16 latach śmiało można powiedzieć, że aktywności mamy coraz więcej. Staramy się dosyć mocno animować życie gospodarcze w województwie. Bardzo mocno współpracujemy z uczelniami wyższymi, uczelniami średnimi w Łodzi i nie tylko, tak żeby ta oferta, którą kierujemy do potencjalnych inwestorów, była ofertą pełną. Oprócz tego mocno angażujemy się w społeczną odpowiedzialność biznesu, animując wydarzenia kulturalne, wspierając młodych artystów i ludzi, którzy tworzą kulturę. To wszystko buduje taki klimat, w którym rzeczywiście nasi inwestorzy się dobrze czują. Według ostatniego raportu KPMG jesteśmy jedną z lepiej ocenianych stref ekonomicznych, jeżeli chodzi o oceny inwestorów. Zespół, który pracuje w strefie, ma też sukcesy, które są doceniane na zewnątrz. Takim fajnym przykładem jest nagroda Protony 2013 dla zespołu, dla departamentu, który zajmuje się strategią, promocją i PR-em za to, że wdrażają innowacyjne narzędzia, które pozwalają nam pozyskiwać inwestorów. Ale to nie wszystko. Ta wytężona praca zespołu to również docenienie nas przez FDI Magazine, część grupy Financial Times, jako jedna z najbardziej innowacyjnych stref ekonomicznych na świecie. Taka, która używa często niespotykanych środków, żeby tych inwestorów pozyskiwać. Rok 2013 to rok wyjątkowy, dlatego że przeprowadziliśmy się do nowej siedziby, zakończyliśmy rewitalizację i wielka niespodzianka dla nas podczas obecności na targach nieruchomości inwestycji Expo Real w Monachium. Otrzymaliśmy nagrodę dla budynku, dla rewitalizacji jako najlepszej powierzchni komercyjnej. Konkurowaliśmy z ponad 40 obiektami. Do samego końca naszym największym konkurentem był Skylab z Heidelberga, ale udało nam się wygrać i tu wielkie podziękowanie dla wszystkich naszych fanów z mediów społecznościowych, bo to oni przede wszystkim głosowali. Zespół i ludzie, którzy pracują w strefie, to zespół bardzo zróżnicowany. To są ludzie, którzy mają bardzo duże doświadczenie w pozyskiwaniu inwestorów, w prowadzeniu negocjacji. Praca tutaj to praca szczególna, dlatego że tak naprawdę każdy dzień nas zaskakuje i uczymy się od samego początku, jak tutaj jesteśmy i będziemy się jeszcze bardzo długo uczyli. Ale te kompetencje, te doświadczenie, które zbieraliśmy przez lata, jest wykorzystywane w pracy. Nie pracujemy od 8 do 16. To jest praca tak naprawdę cały czas. Każdy inwestor ma swoje indywidualne oczekiwania, a my na te oczekiwania powinniśmy być przygotowani, powinniśmy umieć odpowiedzieć. Z drugiej strony mamy bardzo dobrą współpracę z samorządami w województwie łódzkim, gdzie rzeczywiście te relacje muszą być utrzymywane na odpowiednim poziomie.
Zespoły, można powiedzieć, że mamy takie cztery główne trzony. Mamy zespół, który zajmuje się strategią, promocją i PR-em. Zespół, który zajmuje się stricte pozyskiwaniem inwestorów, który bierze udział w negocjacjach, prowadzi te pierwsze rozmowy z inwestorami. Mamy zespół, który jest wyjątkowym zespołem, który zajmuje się już obsługą inwestora, czyli wszystkim tym, co się dzieje już przed samymi rokowaniami i po rokowaniach. Zespół, który musi utrzymywać bardzo dobre relacje z inwestorami. I oczywiście z przekąsem powiem zespół, który jest najważniejszy w strefie, zespół do spraw finansów, bo tak naprawdę na samym końcu musimy wiedzieć, jak mamy zarządzać finansami strefy, tak żeby stać nas było na nowe inwestycje, a tych inwestycji jest coraz więcej. Cały zespół strefy dokłada wszelkich starań, żeby budować wizerunek strefy, która rzeczywiście daje radę w niełatwych czasach, ale pozyskuje nowych inwestorów, buduje pozytywny klimat i chcielibyśmy, żeby Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna była kojarzona ze słowem sukces. Mamy nadzieję, że tak jest. Łódzka Strefa Ekonomiczna to strefa, w której mamy małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, ale mamy też kilka marek globalnych, dlatego że jeżeli popatrzymy na inwestorów, którzy ulokowali swoje inwestycje w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, to są to branże takie jak artykuły gospodarstwa domowego, IT, BPO, informatyka, farmacja. Z tych największych śmiało możemy wymienić takie firmy jak Bosch Siemens, jak Indesit, jak Dell. Jak nasz największy inwestor strefowy, koncern Procter & Gamble, jak duże firmy zajmujące się chociażby ceramiką, Ceramika Tubondzin i Ceramika Paradyż. To są takie marki, które bardzo często wspierają nas przy pozyskiwaniu nowych inwestorów. Samo to, że są obecni w strefie, pokazuje, że tu jest dobry klimat do inwestowania.